Tak jest. Już? Gotowe? Państwo gotowi? Dzień dobry, witamy Państwa w dniu dla nas kobiet koalicji wyjątkowym. Te wybory wygrają kobiety, ale żebyśmy wygrały te wybory dla nas, dla naszych córek, sióstr, przyjaciółek, matek, babek, koleżanek, dla wszystkich Polek, potrzebna jest też nasza wielka mobilizacja, nasza wielka aktywność i nasz pozytywny programowy przekaz. Dzisiaj w trasę rusza kobiecy bus, kobiety na wybory. Bus Koalicji Obywatelskiej, który odwiedzi będzie w tych ostatnich dniach przedwyborczych całą Polskę, gdzie będziemy pokazywać po pierwsze nasze wspaniałe kandydatki, po drugie nasz program, który kompleksowo wspiera Polki, począwszy od systemu edukacji, poprzez rynek pracy, kwestie zdrowia, bezpieczeństwa, skończywszy na dobrej, bezpiecznej starości. My o tym programie będziemy mówić i będziemy rozmawiać z kobietami, których dotyczą dzisiaj trudy dnia codziennego i pokazywać im tę dobrą przyszłość, którą da im wygrana przez Koalicję Obywatelską wyborów jesiennych. Dzisiaj ruszamy w trasę, jesteśmy w gronie wspaniałych kobiet, które będą z nami każdego dnia walczyły o wolną, bezpieczną, szczęśliwą i równościową Polskę. Pani marszałek, te wybory są bardzo ważne i wszyscy czujemy, że to są najważniejsze wybory od 1989 roku. I zawsze, kiedy sytuacja w Polsce była trudna, kiedy trzeba było podejmować trudne decyzje i działać odważnie, kobiety robiły to i zawsze stały na pierwszej linii walki o wolność, demokrację, o wartości, a tak naprawdę o bezpieczeństwo naszego kraju i bezpieczeństwo swoich rodzin. I dlatego dzisiaj będziemy apelowały do wszystkich kobiet, żeby nie bały się, żeby wzięły udział w wyborach, żeby nie bały się wyrazić swojego zdania, swojej opinii. Bo tak jak w historii, tak i teraz od Was, drogie Panie, będzie zależało tego, jaka jest Polska, jaka będzie Polska i jaka będzie przyszłość naszych rodzin, naszych dzieci, jaka będzie nasza przyszłość. A wszystkie chcemy, żeby to była przyszłość optymistyczna, radosna, bezpieczna i po prostu chcemy Polski uśmiechniętej. Dlatego czekamy na trasie, na spotkania z Wami, żeby przekonać Was, że warto być odważną, mówić to, co się myśli i głosować zgodnie z własnymi przekonaniami i z własnym sumieniem i nie ulegać nikomu. To Wasz głos będzie miał znaczenie. Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński mówił niedawno, że kobiety w ciąży też mają prawo do życia. I Prawo i Sprawiedliwość przez te ostatnie 8 lat udowadniało, niestety udowadniało, że kobiety to jest jakaś druga, gorsza kategoria. Że kobiety mają według nich ograniczone prawa do aktywności zawodowej, nawet do macierzyństwa, bo przecież to oni zabrali powszechny dostęp do in vitro i finansowanie, chociażby finansowanie in vitro z budżetu państwa. To Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat rzucało kłody pod nogi kobietom. I te nasze spotkania, ten nasz objazd po Polsce i zwrócenie się do kobiet i apel do kobiet, żeby nie tylko były aktywne w wyborach, ale były aktywne w tej kampanii wyborczej, jest wyrazem i tym głosem wszystkich, którzy do nas przychodzą i mówią: weźcie sprawy w swoje ręce, odsuńcie tych patałachów od władzy, odsuńcie Kaczyńskiego, Morawieckiego, tych wszystkich facetów, którzy mówią każdego dnia, co kobiety powinny robić, jak powinny żyć. My chcemy z tym skończyć. Będziemy oczywiście mówiły o problemach kobiet, ale będziemy też na każdym kroku, każdego dnia pokazywały patologię też tej władzy. Ale będziemy też pokazywali patologię na listach Prawa i Sprawiedliwości. Są okręgi, gdzie w pierwszej szóstce nie ma ani jednej kobiety na listach Prawa i Sprawiedliwości. W dzisiejszych czasach, w XXI wieku w Polsce. Zapraszamy na nasze spotkania, zapraszamy do aktywności, do dyskusji, do debaty, ale przede wszystkim chodźcie z nami. Oni mają miliardy na kampanię wyborczą, a my mamy Was, mamy kobiety, które są silne, które są odważne i które nie boją się mówić prawdę, także przed kamerami. Będziemy Was zachęcały do tego, żeby tę prawdę mówić i po prostu bić się o Polskę, o lepszą Polskę. Dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych Waszych wnuków. I nie mam wątpliwości, że nam się to uda. Aleksandra Gajewska. Polska Kaczyńskiego, Ziobry, Jędraszewskiego to nie jest Polska dla kobiet. Zbudowali państwo, w którym my, kobiety, mamy czuć się jak właśnie obywatelki drugiej kategorii, jak ten gorszy sort. A nas są miliony.
stanowimy ponad połowę społeczeństwa i każda z nas ma powody, by odsunąć tę władzę i zmienić ją, bo traktuje nas ona źle, bo ma nas za nic, bo odbiera nam ona nasze prawa. My nie mówimy o tym, że te wybory to tylko zmiana z. Mówimy o tym, że te wybory to zmiana na. I my dzisiaj nie wybieramy mniejszego zła. My dzisiaj mamy szansę wybrać dobro. I dzisiaj są z nami kandydatki, są z nami kandydaci, którzy będą gwarantowali dobry program. Są z nami samorządowczynie, samorządowcy, społecznicy, społeczniczki. Osoby, które od lat są zaangażowane w pracę na rzecz społeczeństwa. I te osoby będą gwarantowały, że nasz program, to jest 100 konkretów, w których znajdują się konkretne propozycje dla kobiet, będą zrealizowane. Wybierzemy dobrze, wybierzemy prawo do znieczuleń podczas porodów, wybierzemy prawo do decydowania o sobie, prawo do tego, żeby w każdej gminie był dostępny żłobek, prawo do tego, by wrócić do rynek pracy i zarabiać tyle samo, ile mężczyźni na tym samym stanowisku. Będziemy miały prawo do tego, żeby mieć finansowane in vitro. Będziemy miały zagwarantowane prawa. I to będzie gwarantowała Koalicja Obywatelska, na której większość stanowią kobiety. I to też zagwarantowaliśmy. Także kobiety na wybory, kobiety na Koalicję Obywatelską. O to dzisiaj prosimy. Kinga Gajewska. Kobiety, macie do wyboru dwa oblicza Polski. Taką, w której łaskawy pan mówi, że macie też prawo żyć. I taką Polskę, którą proponuje Koalicja Obywatelska. Z pełnią praw dla kobiet. Z traktowaniem kobiet podmiotowo. Mamy szeroki program, 100 konkretów, szczególnie dla kobiet. Żłobek w każdej gminie, 1500 zł na aktywizację kobiet, które chcą wrócić do pracy po urodzeniu dziecka. Bezpłatny, legalny dostęp do aborcji. Finansowanie procedury in vitro. Pomysłów jest bardzo dużo i wszystkie obiecujemy, że zrealizujemy. I od dzisiaj zaczynamy naszą trasę busem kobiecym, trasę po Polsce. Zaczynamy ją od miejscowości podwarszawskich, od Grodziska Mazowieckiego, Łomianek. Tam spotkamy się z kobietami, które prowadzą działalność gospodarczą w salonach beauty, z paniami, które robią manicure, z fryzjerkami. A o godzinie 17:30 zapraszamy Państwa serdecznie na pierwszy wiec kobiecy w Piasecznie. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.